Kolejny projekt uchwały zarządu w sprawie przystąpienia przyznanej dzielnicy Piątej Krowodrza do udziału w dzielnicowym budżecie partycypacyjnym na rok 2014. Paragraf pierwszy. Deklaruje się przystąpienie przyznanej dzielnicy Piątej Krowodrza do udziału w dzielnicowym budżecie partycypacyjnym w roku 2014. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę Państwa, ja może tutaj przeczytam pismo, które otrzymaliśmy od przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, pana Bogdana Kuśmiera. Szanowni Państwo, w związku z przeznaczeniem w budżecie miasta Krakowa na 2014 rok środków finansowych na realizację budżetu partycypacyjnego przez dzielnicę miasta Krakowa, zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie przez wszystkie rady dzielnic na swoich najbliższych sesjach w miesiącu styczniu 2014 roku stosownych uchwał o przystąpieniu bądź nieprzystąpieniu przez Rady Dzielnicy do udziału w dzielnicowym budżecie partycypacyjnym w 2014 roku. Jednocześnie informuję Państwa Przewodniczących, iż Rada Miasta Krakowa planuje przyjąć harmonogram realizacji dzielnicowego budżetu partycypacyjnego. Zgodnie z zapisami określonymi w projekcie tego harmonogramu, w terminie do 31 marca roku planowania, grupa 10 mieszkańców dzielnicy mających prawo wybierania do rady może zgłosić do zarządu propozycję zadań. W terminie do 30 kwietnia jednostka realizująca wskazana przez prezydenta miasta przeprowadza weryfikację formalną zgłoszonych zadań, określa koszt realizacji zadań oraz propozycje harmonogramów ich realizacji, przygotowanie wraz z wykonaniem. W terminie do 31 maja zarząd dzielnicy przeprowadza wśród stałych mieszkańców dzielnicy głosowanie preferencyjne, w którym dokonywany jest wybór zadań przeznaczonych do realizacji. Wyrażam przekonanie, iż wszystkie rady dzielnic podejmą uchwałę o przystąpieniu do budżetu, do programu budżetu partycypacyjnego, który przyczyni się do wzmocnienia roli mieszkańców w procesach decyzyjnych w naszym mieście poprzez umożliwienie mieszkańcom każdej z dzielnic bezpośredniego decydowania o wyborze zadań realizowanych na terenie swojej dzielnicy. Tak więc taki jest harmonogram, czyli do 31 marca grupa 10 mieszkańców przedstawia propozycję, do 30 kwietnia jednostka miejska weryfikuje te zgłoszenia, a do 31 maja należy przeprowadzić głosowanie preferencyjne, które z tych zadań zostanie wybrane. Rada Miasta przeznaczyła na ten cel 3,5 miliona złotych, z tego co pamiętam. Nie jest jeszcze do końca jasne, jakie będą kryteria podziału tych środków na poszczególne dzielnice. Jest to w trakcie ustalania. Podejrzewam, że jest to też związane z tym, jaki będzie odzew ze strony dzielnic, które będą chciały przystąpić, które nie. W ubiegłym roku był taki program, można powiedzieć, pilotażowy, w którym wzięły udział 3 dzielnice, z tego co pamiętam. Także już pewne doświadczenia w tym zakresie w mieście Krakowie zostały poczynione. Nie widzę zgłoszeń. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie uchwała została przyjęta.